Siemano, witam was wszystkich bardzo serdecznie, ja nazywam się Czechu, witam was w kolejnym odcinku z gry Pine. Kontynuujemy sobie naszą przygodę i jesteśmy na miejscu, do którego się miałem udać. Miejsce, w którym znajdziemy odpowiedź na nasze wszystkie pytania, miejmy nadzieję. Możecie zostawić like na dobry początek i zostawcie odcinek w tle, nawet jeżeli nie oglądacie tej serii, albo jakiś inny odcinek w tle, to zawsze mega pomaga twórcy, dużo bardziej niż zostawienie lajka. Dzięki wielkie za Travel Kita. A tutaj co mamy? Wygląda, it looks like whatever beat is new. Coś tam wygląda dla tego, kto to budował, z tego wiedział, owego. Nie wiem, co tam było napisane. A to by mi się przydało teraz. Czyli, że wie... Nie wiem, niestety nie znam słowa tego, co tam było napisane. To jest w ogóle rzecz, którą potrzebujemy. To jest chyba to... Zapomniałem, jak to się nazywa. Mogę na szybko tylko sprawdzić. To się wydaje mi jest... Morohei. Morohei? Jo, Morohei. Tylko niestety nie możemy tego podnieść. I co, widzowie? Trochę taki dziwny początek, mam wrażenie, że jakoś tak mało przypieczętowałem, że jest to kolejny odcinek i zaczynamy od początku, trochę jakbym kontynuował tą przygodę już tak od niechcenia. W sensie już piąty odcinek nagrywał, już tak się wkręcił, żebym nie traktował tego jako osobny odcinek, ale w sumie, ale tak nie jest zupełnie, bo właściwie od wczoraj nie siadałem do tej gierki i codziennie tylko po dwa odcinki nagrywam, trzy, może maksymalnie cztery. Ale i tak nie przekraczam tej granicy i nie spamuję 30 odcinków naraz, także raczej każdy odcinek traktuję indywidualnie, czyli wszystkie razem. Dobra, wygląda na regularną Hollow Mountain Lantern, czyli na latarnię regularną, taką jaka jest w tych górach, z jakimi mieliśmy styczność. Ale mechanizm jest tutaj troszeczkę bardziej skomplikowany. W ogóle możemy sobie użyć... A, no właśnie, bo my mamy takie coś jak tego. Zapomniałem kompletnie o tym. Jak tą naszą... lornetę. To nie jest lornetka, to się jakoś inaczej nazywa. Ale powiedzmy, że ja to będę nazywać lornetka. Czy jestem w stanie to uruchomić? Jestem, tylko wydaje mi się, że tutaj byśmy coś potrzebowali, jeżeli... Stwierdziłbym, że uruchomienie tego to jest dobry pomysł. Może poużywajmy troszeczkę tej... lornetki, może ona się do czegoś nam przyda, może coś pominęliśmy tutaj. No niestety nie. Bo na szczęście nie będę musiał chyba tego szukać. I tutaj... footprintsy, a to moje pewnie. Albo i nie. Somebody has recent... Ktoś przechodził przez tę lokalizację. They seem to be leading to a location. Wygląda na to, że prowadzą do jakiejś innej lokalizacji. Albo do lokalizacji. Tutaj jeszcze możemy coś. The symbol I've seen in the dune. Czyli to jest symbol, który widzieliśmy w tym obserwatorium. No tam na tej pustyni. Może jest tutaj trochę ich więcej ukrytych. Wygląda na to, że przynajmniej dwóch ludzi jest potrzebnych. By ten mechanizm otworzyć? I should find the third one and... Nie, te outsidery. Kurde, czemu ja wszystko skipuję? It seems abundant, nie zdążę przeczytać. I nie wiem, co się dzieje. It seems abundant and isolated. Wygląda na opuszczone i wyizolowane. Kurde, czemu... Tak, tak, no, wydaje mi się, że będziemy potrzebować kilku ludzi. Ale niestety skipłem połowę dialogu i nie udało mi się tego przeczytać. Sadek. O kurde, powiedz, że będę... Jo, będziemy mogli się tu szybko transportować. Dobra. No inaczej byłby przypał. Chociaż mogliśmy pójść za tymi krokami, to wydaje mi się, że te kroki to miały mnie one tutaj doprowadzić do tego miejsca. A nie miałem za nimi teraz podążać, także chyba wszystko na razie jest w porządku. Ty, jaki zmęczony się czuję w ogóle dzisiaj. Nie wiem, dziwnie, tak usiadłem i gadam i takiej trochę bez energii mam wrażenie. Chociaż wypiłem dopiero kawkę, espresso. Mój stary zakupił 1,5 kg espresso, nie wiadomo po co to. Cały czas będzie walone espresso. Full energia powinna być. Hugh, perfekcyjny czas. There are some developers. Musimy przedyskutować ulepszenia. Wszystkie gatunki na Albamare zastanawiałem się nad tobą. Rozważałem nad tobą. About you getting these items out of the vaults. O tych itemach, które dostajesz z volty.
Nie powinieneś ich dotykać, ale nie używam ich, żeby kogokolwiek krzywdzić, tylko żeby przekonać moją ludność, żeby tutaj wrócić, żeby się przeprowadzili, nie? Wiemy o tym, my o tym wiemy. Na szczęście dla ciebie. Wiemy też, gdzie jest ostatni klucz. Ale nie spodoba ci się odpowiedź. The species entrusted it upon the Caribbean search you meet earlier. No i gang musiał zostać zrobiony i plus kurczę jesteś skipłe co to było zapisane. Ale jesteśmy spokojnie, to jest następna od razu scena, tu już nic nie klikam. Ale czy Benir nie jest przyjacielem? Jestem pewny, że jestem w stanie mu wytłumaczyć, że potrzebuje otwartej jaskini na północy, prawda? No zobaczymy. Zniknął po Avalanche Situation. Może gdzieś tutaj koczować obok Hollow Collapse Village w Rage Banks. Spotkam go. Zobaczę, czy mogę go znaleźć. O. A jeszcze zanim zapomnimy. Są jakieś weksele znalazły kolejnego człowieka, który kręcił się po Wedgerwoodsach. Kto? A skąd mamy wiedzieć? To twój gatunek. Idź i go znajdź. Może to brat nasz w sumie, ty. Istnieje taka szansa, że jest to nasz brat, no, że przeżył. Ta mapa generalnie jest mega duża, także w sumie, no, możliwe, że to nasz brat. I happy ending będzie w gierce, tak o? Tutaj widzę Fexelsów, ale nie widzę mojego brata, chyba że to tam się osiedlił. Czy tam, to nie, pewnie, to nie nasz brat, niestety. Tak bym strzelał, że raczej nie, ale zobaczymy w sumie. Kogoś tu mamy. Może ktoś poszedł nam z pomocą, albo uwierzył w nas. A, to chyba. Anton, kolejny human, czyli kolejny człowiek. It is gonna be a pest taking over the woods. Nie wiem jak to przetłumaczyć, ale wydaje mi się, że czy te szkodniki będą przejmować nasz las? Zostaw ich na razie. Albo będzie z tego dużo konsekwencji. Masz szczęście, że mamy dobry nastrój. Odsuńcie się od niej. Konsekwencje mówisz? No, tak coś czułem. Ty! Nie, ucieczka, uniki. Ty, oni dobrzy są, ja jestem jakimś śledziem. Ty, oni są w ogóle tak mega poulepszani. Oni na jakieś inne poziomy wszedł, a jedyne co ja im mogę to z dynki sprzedać. Ciosa z tymi rogami, ty. Jestem jakimś kompletnym śledziem. Ty, trzeba pomyśleć o taktyce tak zwanej, bo i bez taktyki nie ma czego nie ma. Życia zaraz nie będę miał, kurde. Dobra, czekajcie, czekajcie. Taktyczne podejście do życia trzeba mieć, więc zamontujemy tutaj pułapkę. To nie jest pułapka wy... O, jeszcze zamontowałem, no, petarda. Taktyczne podejście do życia trzeba mieć. Petarda, ja mam podejście do życia, no. Super. Znaczy już nie mam właściwie, bo nie żyję. A jeszcze jedna w miarę tutaj ważna sprawa. Słuchajcie, w poprzednim odcinku, czy tam w poprzednim, czy po poprzednim, generalnie w tych poprzednich odcinkach zauważyłem, że raz na jakiś czas słychać skwierczenie. Postarałem się tutaj ten kabel po raz kolejny poprawić i teraz już takiego problemu nie za bardzo, nie, no po prostu nie powinno być tego problemu. Natomiast szczerze mówiąc, kurde, on się pojawił w takim momencie, w którym nie miałem szans zareagować. Potem jak ja przeglądam zawsze swoje odcinki, to akurat tylko i wyłącznie przez sekundkę wychwyciłem to skwierczenie i potem się okazało, że one było generalnie na całym odcinku. Ale no nie miałem szans za bardzo, kurczę, szczerze mówiąc, zareagować. Dobra, postawmy jedną pułapkę i drugą, może w to wejdą. Pytanie, czy oni... No oni raczej od tego nie zginą, więc to akurat nie jest fajne. Ja bym chciał, żeby oni zginęli zdecydowanie. Potrzebowałbym Dalroka. Tutaj przy okazji bym nie znalazł Dalroka. Ktoś wszedł w pułapkę, która nic mi nie dała chyba. A nie, uciekł chyba. Czekaj, walczy z jednym gościem. Nie wiem, co tamten robi. Kurde, ten też by mógł uciec. Co ty na to?
Może plan ucieczkowy zostanie wykonany przez ciebie, kolego, co? Ta. Niezły plan ucieczkowy, on się nie lęka niczego. Wydaje mi się, że te trzy nad... On ma nad głową takie trzy, nie wiem jak to nazwać. Tych trzy łapki chyba? Nie wiem co to jest, łapki czy trzy zbrojki? I to mi się wydaje, że oznacza, że oni generalnie wbili na najwyższy poziom swojego tego swojego zaawansowania technologicznego, jeżeli chodzi o ich gatunek czy tam ich wioskę. I że generalnie mamy przesrane, no chodź. Jeden na jeden jeszcze cię pok- A jestem w stanie to zblokować? Kurczę, raczej nie sądzę. A to? Też niestety nie. Kurczę, to ta tarcza jest beznadziejna, to ja w sumie nic nie mogę tą tarczą, kurde, blokować. Mieczyk też za dużo nie bije, no. Dobrze, że oni są mało tanki, nie? Że, bo tak to, kurczę, z krokodylem na najwyższym poziomie, to myślę, że bym się bił i bił i bił i bił i ostatecznie bym mi nakopał do dupy. I nie miałbym szansy reagować. Tak, on ma jakieś trzy zbrojki, wydaje mi się, że to oznacza, że jest koksem po prostu. Rider token. Czy my taki token potrzebujemy? Kurde, całkiem możliwe, że tak, więc dropujmy ten, tą... Jak to się nazywa? Drewno. To drewno zdropujmy, marwooda. A ciebie muszę pokonać jeszcze? A on chyba sobie odpuścił generalnie. Nie, chyba nie musiałem go atakować. Nie no, mam defeat defected cards. Czyli generalnie... Tak czy siak mnie czekała z nim walka chyba. Chyba ja się boję podchodzić, bo nie wiem czy ja samicy nie uderzę. Exhausted jestem, niedobrze, trzeba coś zjeść. Mamy coś pożywnego, co mi da dużo energii? Dupa. Bakłazan. Pyk, jeszcze jeden, cyk. Dobra, i dusimy, myślę, że powinno być w porządku. Przydałaby się, kurde, jakaś nowa broń i nowa zbroja. Nie no, ja muszę porobić tutaj, pobiegać po mapie i to pozbierać, bo... Nie, przecież my jesteśmy takimi słabiakami, takie szczawiki z nas. Ja sobie normalnie z Fexelem jednym nie potrafię poradzić, nie? A co dopiero, żeby jakieś wioski wybijać, czy coś takiego, jakim był ostateczny plan. Normalnie będę rajdować sam wioski i odbijać, tak mówiłem. Ty, a oni się ze mną biją i oni tacy nie mieli, ja im wioskę pomogłem przejąć krokodylów, moich ziomów. Oni powinni docenić. Dla pomocnika. Ciekawe jak ja z nim mam relację w sumie. Żeby nie zginął teraz szybko. Leczenie jakieś fajne. Dobra, uniczek, uniczek. Dobra. Jeszcze jedno jedzonko, pyk. Dobra, uniczek. I lecimy. Energizer. Kurde, jak długo się ich bije. Ja sobie nie wyobrażam nawet ile mi zajmie pokonanie krokodyla, nie? Knokersa. Przecież to będzie walka półgodzinna, nie? Dosłownie pół godziny walki będzie z Knokersem. Jednym, a co dopiero z jakąś wioską albo coś takiego. Dobra. Gin. Leszczu. Mamy to. Tu jeszcze mamy K-Graphite, to podniosę. Zanim się odrespi. Gitumens. A i te orby moglibyśmy pozbierać. Kurde, powiem wam szczerze, że chyba dzisiaj przysiądę i przez godzinkę poświęcę na to, żeby pozbierać też 10 orbów po całej mapie. Żebyśmy mogli nowego poucha mieć większego dużo. Wtedy będziemy mogli więcej rzeczy nieść, a co za tym idzie, będziemy mogli się fajnie zbroić, bo nie będę musiał wyrzucać połowy rzeczy, które mam w ekwipunku. No i myślę, że dużo nam to da generalnie, jeżeli chodzi o zbroję, atak i tak dalej. Szukam cię od zawsze praktycznie, w sensie długo nas szuka. Ilma, co ty tu robisz w nieznanym? Były trzęsienia ziemi, więcej ludzi przekonało się, że powinniśmy poszukać rozwiązania tutaj, dlatego przyszedłam cię znaleźć. Ty teraz sobie uświadomiłem, że jeżeli oni tam mają tak mało osób, to każdy z każdym, a oni są kuzynami w sumie razem. To niebezpiecznie jest tutaj, niebezpiecznie jest tutaj. Gatunki są niezadowolone z tego, że... Rumaming Errant in the Vault, że kręcę się tam koło voltsów, czyli koło, jak to nazywaliśmy? Krypty, koło krypt. It's a long story, to długa historia. Myślę, że znalazłem miejsce, by do nas do życia,
gdzie możemy żyć, ale jest daleko stąd. I muszę wykonać troszeczkę pracy, zanim w ogóle się tam osiedlimy. Możesz przygotować wszystkich w domu, żeby wyszli stamtąd. Przygoda będzie całkiem ciężka, ale powinniśmy to zrobić. Nie wiem, czy jestem w stanie przekonać Gerego i Marle, ale spróbuję. I zanim pójdę, udało mi się zdobyć zwój z najbliższej wioski. Może ty będziesz wiedział, co z nim zrobić. Dziękuję ci, Ilma. Buziak! Nowy quest i co dostaliśmy? Explosivaro idea. No nie mów, że wybuchowe strzały, nie? No i to jest super sprawa, nie? To teraz naprawdę by się przydały te orby i większy pouch. Bo w innym wypadku to jest bardzo, bardzo ciężko będzie cokolwiek tutaj zrobić, szczerze mówiąc. No myślę, że dobra, że po dzisiejszym odcinku to zrobimy, a teraz wydaje mi się, że udamy się. Gdzie mamy się udać? Jaką mamy w ogóle misję? Musimy reach the Hollow's Collapse Village. Hollow Collapse Village musimy odwiedzić. Jest ona, kurczę, w miarę daleko i mają to są wioska Knockersów, a Knockersi mnie z tego co rozumiem nie lubią. Także no łatwo się tam kurde dostać nie będzie. Zaznaczmy sobie to miejsce, chociaż po co, ona jest tylko jedna i tak ją ma zaznaczoną. No i idźmy tam. Muszę pamiętać o tym, żeby Morrowheya pozbierać. A Morrowheya się kurde nie robi? Morrowhey, Morrowhey, Morrowhey. Nie, chyba to trzeba pozbierać tego Morrowheya. Tak? Może. Nie, no tak. Morrowheya to się zbiera jakoś. Tylko po prostu tutaj aktualnie nie mam takiej opcji. Baker tego, mięsko. Mięsko to możemy wziąć, bo zaraz mi się energia kurde skończy. Zjedzmy w ogóle tego bakłażana. O. I powinniśmy mieć miejsce. Gituwens. No i co, i biegnijmy tam do tej wioseczki. Potem poza odcinkiem myślę, że postaram się tutaj pozbierać te wszystkie orby. Nie będzie to łatwe, bo będę musiał sobie odpalić mapę na lewym monitorze i będę generalnie za mapą biegał, no bo jak inaczej mam odkryć, gdzie są orby, a gdzie nie ma, nie? Czyli generalnie odpalę sobie mapę i będę biegał, ale to ta mapa nie zawsze pokazuje dobrze, bo też oczywiście nie będzie mi pokazywać. W sensie będzie mi pokazywać wszystkie możliwe tanie. Wszystkie możliwe orby. A wiele z tych orbów już zebrałem, także pewnie będę trochę biegał po pustych polach i się będę denerwował. Ale ostatecznie chyba powinno być git. Tutaj w ogóle oni chyba biją się o wioskę. Tak, tam jakieś kurde przejęcie wioski chyba jest. Tak mi się wydaje. Tutaj te bakery to na pewno zostawiamy. No i co? Lecimy na górę. Daleka droga to nie jest jakoś mega. Myślę, że spokojnie sobie poradzimy. Krokodyle mnie nie lubią. Bardzo niedobrze. Zostawcie mnie w spokoju. I mam dwie. A ten ma dwie zbroje, a ten. A, też ma dwie zbroje, dobra. Nie było tematu. Kurde, no nie lubią mnie gagatki, nie? Ty, panowie, może sojusz jednak. Słuchaj. Nie, chyba mu nie przemówię do rozsądku. I my mamy wejść z powrotem do tego. Do tej wioski. So Benir was a camping ground here. Więc Benir miał tutaj się kręcić. Mogę gdzieś go. A, mogę. Może znajdę jego rzeczy, które po sobie zostawił. Problem jest tylko taki, że ciężko mam, kiedy ktoś mi próbuje włożyć dzidę w dupę. To ciężko się wtedy skupić na tym, by szczegółowo przeszukać, czy Benir zostawił tu jakieś rzeczy. Plus chyba. Muszę wejść bardziej do środka, żeby tych rzeczy poszukać. Ty, ciężko będzie. Wydaje mi się, że fest będzie ciężko, bo my też nie wiemy do końca, gdzie on mógł być. Także trzeba pamiętać o tym, żeby tutaj zwiedzić wszystkie możliwe części wioski. Kurde, i przy okazji nie dostawać ciosów i robić uniki. Tutaj może był Benir? Tutaj już wyszedłem z tego kręgu. Tutaj raczej nie. Tu są jakieś kościane domsy. Wydaje mi się, że niekoniecznie. Tutaj na mapy też nie jesteśmy w stanie zobaczyć. Chociaż możemy zobaczyć, jakie oni na przykład relacje mają z innymi. O, do kitu. Jak to krokodyle. Ciężko jest pewnie współpracować z kimś, kto próbuje cię zjeść cały czas. Nie widzę, czy tu. O, czy tu mam opcję. Nie, tu mam opcję wejść do środka?
Ale w środku to chyba nie za bardzo mamy co szukać Benira, prawda? Jo, to musimy wyjść na zewnątrz, co najwyżej możemy sobie tutaj odsapnąć dwie sekundki. Ale generalnie to nie o to chodziło. Look for a sign of Benir. No szukam tych znaków Benira potencjalnych, ale powiem szczerze, że kurde, no nie widzę za bardzo. Szukam i nie widzę potencjalnych znaków Benira. Niestety. Tutaj też nie ma. Nie wiem, jakie Benir mógł zostawić potencjalne znaki. W sensie nic mi się tu jakoś mega nie wyróżniało na tle tych ich budowli. Znaki Benira. Ten garnek tam? Myślę, że... Kurczę, możliwe, że chodzi o ten garnek, bo on się tak dymi. Istnieje taka szansa, że to nie jest garnek, w którym gotowali oni. Jo, tak mi się wydaje, to jest Benira tego rzeczy. Nadal tutaj dym się unoszy z tego obozowiska. O kurde, a może te okularki, które te lornetka, którą mam, przyniesie mi, da mi jakieś wskazówki. Tylko problem jest taki, że mam chmary pieprzonych tych krokodylów na plecach. Wszystko fajnie until krokodyl na plecach, you know? Everybody gangsta until walczyć z krokodyl. Ale stare memy to są. Everybody gangsta. Albo keep calm and... To jest piękny stary mem. Dobrze, może na szybko damy radę. Oj, chyba nie jednak. Ty, a może my w ogóle się dogadamy z nimi? Ty, zmiana planów, nie? My kumple. Co wy na to, panowie? Sojusz jest robiony, nie? Pokaż. Lensy, zakładaj lensy. Pod R. Nie, stąd nic nie widać. Trzeba podejść bliżej. Szybko. Tu też nic nie widać, ej. Ślady będziemy widzieć, dobra, gdzieś tamto, w którą stronę, wywaliło mnie od pleców. On gdzieś tu poszedł. Tu poszedł, dobra, do jaskini, prawda? Pewnie, że do jaskini, dawaj. Okej, czy jednak dobrze poszliśmy. Z tamtej strony ta jaskinia wygląda, jakby była zawalona. Ale chyba jest okej, dobrze, teraz mam spokój przynajmniej. The tunnel cuts right through the mountain. Tunel przebiega prosto przez górę. Okej. Mam nadzieję, że odda mi klucz bez walki. Tylko najpierw przede wszystkim musimy znaleźć, czy on tędy szedł. Tutaj już wskazówek żadnych nie mam. Także musimy strzelać, że tak faktycznie jest i zaufać, że tak faktycznie jest. Co to mi da? Da mi to pochodnie. Dzięki tej pochodni będę w stanie pójść dalej. Tak mi się wydaje, że to jest ta pochodnia, którą musimy wsadzić tu, by pojechać dalej. Lokomotywą. I gonimy gagatka. Możemy sobie użyć tych lensów, żeby na pewno nic tutaj nie przegapić po drodze. Tu mamy strzały, to ja bym sobie w sumie to wziął teraz. Pozbierajmy to, sharp arrowy. Zawsze to się przydaje. Potem w walce. Możemy gdzieś tam z tyłu, jak nie mamy hapa, ani życia, ani jedzonka, to możemy gdzieś tam z tyłu stać i mucić sobie frajerów. Tylko fajnie by było, jakbyś ty wrócił, nie? Panie Winda, ty, wracaj. Bo utknąłem chyba, czy nie? A nie, nie utknąłem. Sporo tych strzałów dostajemy. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ty, zaraz będę miał praktycznie 100 strzałów przy sobie. Jedzenie też się przyda, ale na razie sobie odpuszczamy. Zagadkens. Tak mi się wydaje, że jest to zagadkens. A w ogóle użyjmy tych lensów. Nic ciekawego tu nie ma chyba. Pin pocket, okej. Okay. Nie, jak to się nazywa? Pin socket. A tutaj to pewnie musimy tu postrzelać. Pytanie, w której kolejności to chcemy i dlaczego coś chcemy tak zrobić. Jeszcze chyba nie do końca wiem. Chyba, że tak i tak. Okej, okay, wygląda na to, że chyba zrobiłem dobrze. No dobra, idziemy dalej w takim razie. Tylko tutaj potrzebuję tego pina. A nie za bardzo widzę, żeby tutaj jakiś pin leżał. Tutaj jest jakaś jaskinia. Pewnie spały sobie tu spokojnie potwory. Tu mamy coś do strzału? Też nie ma. Tu możemy... A, my musimy lecieć dalej. A, widzę. Ja widzę.
widza, jak to się nazywa? To jest pin? No, nazywajmy to pochodnią. Niestety z angielska ciężka. I wydaje mi się, że teraz pochodnia powinna działać jak najbardziej. Tylko znowu mi kurde uciekła, wracaj natychmiastową. Mogę ją tu jakieś przyzwać, czy muszę czekać na jej przybycie? Dobra, idzie, idzie. Chodź, chodź. Dobra, lecimy. Gidowans. Użyjmy sobie lensów, żeby tutaj na pewno nie przegapić jakiejś wskazówki. W razie czego. Dobra, skok, cyk. To rozwalamy jak najbardziej. Kolejne strzały dostaliśmy. Co jest absolutnie fantastyczną informacją. No i co, zjedzmy sobie mięsko, żeby odzyskać energię. Podbierajmy leaf doll. Czy jak, nie doll. Leaf dl? Jak to się czyta? Leaf dl? Nie wiem, co to jest w ogóle. Leaf to na pewno jest... jak to się nazywa? Od drzew, co masz? Liście, o. Ale dl? To nie wiem, co to jest. Nie wiem, jak to się czyta. Dobra, lensy. Nie widzę śladów. Podejrzany. I wskazówek też za bardzo nie widzę. Chyba przed siebie. Na razie mamy jedną drogę, która idzie w jedną stronę, więc zgaduję, że raczej powinienem iść tędy. Są tu w sumie jakieś znaki użytkowe. Coś tu widać, coś się na pewno działo. Niekoniecznie są to takie odciski stóp, ani coś takiego mega bezpośredniego, ale chyba widzę dym. Biały dym, chłopie. Papieża wybrali. A fajnie się śnieg odbija od tego słońca. Jo, cienkrincem. To akurat fajne, no. Nadaje na pewno takiego klimaciku. Oj, widzę też orbika. To jest najważniejsza informacja. A, i mamy tego zioma. Walka z bossem coś czuję będzie, nie? O, to chyba nie pożyczy nam tego, co my chcemy. Ach, if isn't the human, therefore another lesson. Ach, jeżeli to nie jest człowiek? Nie rozumiem, ale nie rozumiem. Coś tam, że następna lekcja. Potrzebujemy klucz do voltu. Moi ludzie są w niebezpieczeństwie. Jak wszyscy. Nie możesz dostać. You cannot keep doing this. Nie możesz tego robić, Hugh. Harnessing to znaczy, że okiełznujemy jakby za dużą ilość mocy, że mamy za dużą ilość mocy powoli. Nie interesuje mnie moc, którą zdobywam. Po prostu staram się zapewnić moim ludziom bezpieczeństwo i nowy dom. Is this way? To dlatego twoje kieszenie są wypełnione wszystkimi, każdego rodzaju zasobami, które należą do ludzi Albamare i itemami, których nie powinieneś dotykać. Używam ich jako kluczy, odblokowują lokalizacje, które ja chcę przekazać i ponownie otworzyć innym. The bacon has already been lit, Hugh. Wygląda na to, że przyszła kryska na matyska, coś takiego pewnie to znaczy, nie mam zielonego pojęcia. Twoje intencje są wyraźne dla każdego, kto chce widzieć. Nie chcę kłopotów, chcę po prostu wejść do ostatniego volta. There is only one scenario. Tylko jest jeden scenariusz, w którym dostaniesz ten klucz. Odejdź. A ja może powiem wszystkim o tym, że przemyślałeś swoje intencje. Moje jedyne intencje to są uratować ludzi. A więc walka nas czeka, coś czuję. Jo! To nie taka walka ze śledziem, nie? Poczekaj, bo tutaj trzeba uzupełnić mój ekwipunek o tak zwany łuk, bo łuk jest sobie dobry. W sensie ma dużo strzał. Czy ja mu zadaję damage, jak on ma tego? Nie zadaję. Trzeba uniczki robić, uniczki. I spamujemy, kurde, on będzie... Będzie ciągle gardę trzymał pieprzony. Dobra. Kurde, to nie będzie łatwa walka. A w nóżki mu... A, mogę mu celować w nóżki. Coś tam mu zadaje chyba. Dobra, łuk jest OP, nie? Totalnie jest łuk OP. Dobra, łuk jest tak OP.
Ale jestem exhausted, ty. Na szybko coś zjedzmy i ucieczka, ucieczka, ucieczka. Na dół, na dół, na dół. Ty, w sumie no właśnie, możemy na dół biec. Tylko nie wiem, czy mi się... Łe! Charża. U, hedzik. A jestem w stanie hedzika sprzedać? Jestem, jak on trzyma tarczę. Znaczy gardę. Dobra, przecież ta broń to jest powalony ten łóżek. Tylko nic mu za bardzo... Nie. Zadaje mu coś? A dupa mu nic nie zadaje. A w nóżki też mu nic nie zadaje. Co jest? Jestem już exhausted. No do kitu jednak ten łuk. Czekaj, co się mu robię? No właśnie, kurde, nie za bardzo, ty. Ucieczka i pyk. Dobra, hedzik, piękny shot. Na zwinność idziemy, na zwinność. Pyk. I hedzik. Kurde, nie udało się. Czekam na atak, czekam na atak. Zjedzmy sobie coś. Pyk. On też czeka na atak. I to jeszcze z obroną. Pleckami się odwrócił. O kurdała. Pyk. No taki aktualny remis bym powiedział. Uniczki, pyk. I ciosy. I ciosy. Tylko ja mu chyba w słaby punkt muszę. Nie wiem, czy w nogi mu coś zadaje. Nie, odpycham go, ale... Jeżeli chodzi o zadawanie damage'u, to nie za bardzo. Kurde, mega duży strzał zmarnowałem. Próbowałem zrobić takie coś. Ej, zaraz mi się energia na łuk skończy. Wybuchowych strzał też nie ogarnę. Możemy jeszcze heada sprzedać. No i niestety zostaje walka wręcz. Prawdziwy, kurde, mężczyzna. Niedobrze. Tak mi się wydaje, że nie jest to dobre. Dobre dla nas. Chłopiec jest jakieś 55 razy większy od nas. Myślę, że też 55 więcej damage'u razy zadaje. Ale nie, w sumie, ty, śledź to jest. On miał tylko dobrą tą obronę, jak go próbowaliśmy rzucić z tego. Znaczy trafić z tego. Z łuku, a tak to teraz w sumie na dziurę dostaje. Dobra. Uniczek w dobrym momencie, albo w plecki bijemy. Pyk. Dobra, to jest śledź, nie? Ja myślałem, że tu epicka walka bossowa. A my tu jesteśmy po prostu gigakoksami. Ja spróbuję kontret robić. A nie udało się, bo nawet nie trafił. Nie, no, ja nawet bić nie muszę, bo chłop nie trafia po prostu. Nawet tarczy nie muszę używać, nie? Poczekaj, stanę dla ciebie w miejscu, żebyś ty w ogóle mógł coś zrobić. Uj, piękna kontra. Dobra, chłopie. Co ty myślisz, że z kim ty walczysz, ty? Co ty myślisz, że ty w bierki grasz? Otrząśnij się. Dawaj klucz i mnie nie denerwuj. Cała moc całego świata będzie moja. Będę rządził tym światem. Dzięki, wariacie. Dawaj linę. Klucz. No i co, my jakiś syf miałeś w ekwipunku. Dzięki. I co teraz? Explore the bacon. Czyli musimy tutaj eksplorować to coś tutaj. To nie powinno się tak potoczyć. Wszyscy o tym będą wiedzieć. Dlaczego po prostu mi nie dał tego klucza? Muszę włamać się do ostatniej krypty i zakończyć to wszystko. Nowy Island State. Mieszkańcy Albamare zareagowali na to, co zrobiłem, oczywiście, no, jak najbardziej. Pewnie mnie nie lubią. Hostaj, 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 hostaj. Ale za to mamy nowego questa. Unlock the enter... jak daleko. A, bo to jest to miejsce, do którego... Nie, to jest jakieś inne miejsce. Okej, to tutaj mamy się udać, tylko jest taki problem, że... Nie mam za bardzo gdzie tutaj szybko podróżować, bo nikt mnie nie lubi. Co najwyżej do... Remote Woodland możemy się udać i udamy się do Volty. I powoli chyba już jest koniec, tak mi się wydaje. Niemalże... nie wiem, co chciałem powiedzieć, jest niemalże. Generalnie szybko w miarę minęło, przynajmniej mi. Praktycznie kilka dni rozgrywki i już koniec. Jeżeli miałbym tak oceniać, znaczy jeszcze pewnie kilka odcinków, ale generalnie już czuję zbliżający się koniec. Powiewa mi tutaj po szyi. Czuję zimny oddech końca wspaniałej przygody, bo w sumie bardzo przyjemna była ta giereszka. Szkoda, że oczywiście była w pełni po angielsku. Ale nie przeszkadzało mi to za bardzo. Plus nauczyłem się wielu słów, jak na przykład nie wiedziałem, jak przetłumaczyć coś. To się nauczyłem później i jestem na pewno bogatszy przez to o wiedzę. I wy też pewnie jesteście bogatsi o wiedzę. Kilku słów na pewno zawsze się to przypadkiem człowiek nauczy, także dobrze. Nie lubię dlatego grać w gry po angielsku, albo na przykład czytać coś po angielsku, albo artykuły.
Na przykład czytasz coś, jak zrobić przysiad jakiś, nie? Jak czytasz po polsku, to się musisz naszukać i tego i owego, a tak jak czytasz po angielsku, to wpisujesz, jak zrobić przysiady, bla bla bla. I czytasz, nie? I oni ci, jest tam jakieś słowo, które nie znasz. No ale chcesz wiedzieć, jak zrobić przysiady, więc automatycznie sobie to słowo musisz przetłumaczyć. I no i się po prostu go uczysz. Jest to tak zwana sprawa piękna, absolutnie. Jesteś bogatszy o wiedzę, plus umiesz jeszcze przysiadziki robić, no nie? Wiele osób w ogóle źle mega wykonuje przysiady. Swoją drogą, także całkiem możliwe, że nie wiesz, jak wykonać poprawny przysiad. Co to? Spytaj starą, bo ona wie, jak siadała na moim. Wiadomo. Dobra, pakujemy się. Niestety przyszły mi tylko najgorsze dalsze końce. Bardzo złe były. Nie chciałem ich mówić. Czy powinienem w sumie? Nie, to w sumie, tak szczerze mówiąc, to nic mi nie przyszło do głowy. Miałem pustkę przez chwilę. I oprócz jednego, ale to jedno to nie chciałem mówić, bo w sumie takie brutalne było. Nie było też sensu. Co ja gadam dzisiaj? Dzisiaj mam bardzo zły dzień. Jestem chory jak coś, nadal widzowie. Także jeżeli bym majaczył przez to odcinki, to sorry. Wygląda na to, że tutaj zostawili notatkę, że wioska się zmienia. A, że nasza wioska się zmienia. Nie zapomnijcie o populacji, jedzeniu i z tego owego. Dobra. A tu w ogóle kto żyje? Foxes? Tak mi się wydaje, że to są... Foxlesi, czyli... Nie wilki, tylko jak oni się nazywają? Kurde, lisy. W ogóle lisy to są mega fajne stworzonka. Można często... W Polsce chyba nie można, ale generalnie za granicą ludzie trzymają lisy jako... Albama Revolt. Jako... Zwierzątka domowe. Wioska we wiosce? I co tu robi w środku ten ziomuś, jak ja musiałem innego zioma zabić, żeby klucz dostał. Żeby klucz dostać. Co ty tu robisz, wariacie? O, człowiek. Rychło w czas. Mam nadzieję, że mnie pamiętasz. Wes. To proste, jestem najatraktywniejszym z tambasów. Najprzystojniejszym z tambasów. Od kilku dekad. Oj, skip. Kurde, nie znamy teraz kontekstu. But I haven't yet been able to them back into the pens. Coś ten nie był w stanie ich sprowadzić z powrotem into the pens. Mam wrażenie, że straciłem ten magiczny dotyk. Czemu jestem rychło w czas? Wiesz co, powiem ci. Jest tutaj, there is a valuable tool inside that you can use to use. Jest tutaj w środku bardzo ważne narzędzie. That you can use to use. Którzy twoi przod... Nie wiem, co znaczy kin. Takie słowo pierwszy raz słyszę. Chyba, że chodzi your kind. Czyli, że twój lud. Ale przetłumaczę w sumie kin. To, ale to samo znaczy, że przodek, że kind. Kin. Czyli moi przodkowie tego używali. Pierwszy raz słyszę takie słowo, nigdy go nie widziałem. Jeśli mi pomożesz, which the critter stuff, I let you keep it. Jeżeli mi pomożesz, to będziesz mógł to zachować. A co ty będziesz robił? A, mam dużo do roboty. Muszę wyobrazić sobie nasze następne kroki. Perhaps you can go along. Fetch the tool and put the last one critter of each bag in their pen. Czyli musimy tam włożyć jakieś tam tego, że... No, musimy tam powkładać chyba tego, te pochodnie takie, Cheers Human. Tak mi się wydaje. Dobra, explore the ancient stables. Czyli to, gdzie jesteśmy tutaj. Jo, czy nie? Czy... Nie no, tak, chyba. Tutaj mamy jakieś różne zagadki. Oczywiście, że mamy zagadki. Ale tak swoją drogą, czy my naprawdę nie byliśmy w stanie wejść tutaj i po prostu tutaj wskoczyć za pomocą, nie wiem, drabiny albo czegoś takiego? Naprawdę potrzebowaliśmy tego klucza, żeby się tu dostać? Trochę mi tu śmierdzi coś, nie? Nawet stąd wyjść nie mogę. Rami blokuje i bardzo dobrze, bo już bym tam wyskoczył i pewnie zabagował wszystko 5 razy. Mamy tutaj zagadkę. Pytanie, o co chodzi w tej zagadce? Jeszcze nie wiem, ale może mi
Moje okularki będą w stanie pomóc. No niestety nic tutaj nie ma chyba narysowanego z tego co patrzę. To są jakieś ślady były? Nie. Nie ma tutaj nic. Tu jest jakiś sło. A, to jest tego. Jak to się. A, dobra! Już rozumiem. Ja mam pozbierać te zwierzęta tam. I o ciekrynca, tak? Pokaż, a są tu indory, czy jak to się nazywają? Ty, a to co to jest? A, pamiętam co to jest, tak. To są też zwierzaki takie. A to? Tego pierwszy raz widzę, takie żaba jest. To są chyba te, nie indyki, tylko jak one się nazywają, te. No właśnie te różowe, flamingi. Wydaje mi się, że musimy je zaciągnąć w tak zwany kozi róg. No ruchy, ruchy. Ty ruszysz się czy nie? Czekaj, użyjmy tak zwanej procy, żeby nie skrzywdzić. Nie skrzywdzić gagatka. No idźżesz no! Raczej nie o to chodzi. Dalibyśmy radę tak też. Tylko mega dużo w sumie mi to zużywa. Zużywa energii, to chyba nie chcę tego robić. Nie o to chodzi. My je musimy jakoś kurde zaciągnąć. One pewnie lubią jakieś specyficzne jedzonko. Ale to ogarniemy później. Dobra, na razie sobie popatrzmy tutaj wokół, co się dzieje. To jest jakaś winda. Pytanie, czy my chcemy się pakować na górę, czy my chcemy się pakować na dół? Bo to jest dobre pytanie w sumie. Tu. Okej, tu mamy kolejne stworki, które wypadałoby zaciągnąć. Ty, a jak je uderzę, to. Kurde, chyba nie przejdzie. No nie. No nie, to nie daje rady, jakbym je tak dupsnął po prostu. Też nic im nie robię. Dobrze, że gra to przewidziała, że możesz zabić tego zwierzątka i później byś został niestety z ręką w nocniku. Tutaj mamy kolejne zwierzątka, jo, jak najbardziej. A, to jest ta żaba, o której mówiłem. No i tutaj mamy, jak one się nazywają? Alpaki? Alpiny? Nie pamiętam jak się nazywały, ale jakoś się nazywały. Jak się nazywały one? Tu powinienem mieć z ich skórę potrzebną do czegoś do wytworzenia, także. Ja nie pamiętam, kurde, jak one się nazywały? Dalroki, Alfanty. Tutaj też mamy znaczek tego. Jak to się nazywa? Tych flamingów. Dobra, na razie jeszcze nie wiem o co chodzi. Pakujemy dupę do środka i liczymy, że tutaj znajdziemy rozwiązanie na temat mojej. Na temat. Rozwiązanie tej zagadki, jakie tam zaprowadzić. The Waddle Tooth is a strange blend of creatures. Czyli tu mamy różnego rodzaju kreatury. Part kina, part tego, że część z nich pływa, część nie. Tak, że oni są w stanie, mają bardzo wyczulony węch i są w stanie znaleźć tego jedzenie nawet głęboko pod ziemią. Problem jest tylko, że często one właśnie tam je wkładają pod ziemię, te jedzonka. Ale potem je przynajmniej odzyskują. Okej, czyli mamy tutaj tak wprost napisane, że one gdzieś tutaj pozakopywały jedzonko. I my będziemy chyba musieli to jedzenie kurczę od nich odzyskać. Tak mi się wydaje. I wtedy zaciągniemy je tutaj do tego. Do tych, jak to się nazywa? Kurde, jak się nazywają te, gdzie są zwierzęta często. Swoją drogą bardzo niefajne miejsce. Kojców? Nie wiem, ale powiedzmy, że kojców. Tutaj możemy pozapalać tylko i wyłącznie świece. Trzeba uważać, bo to drewniany dom, nigdy nie wiadomo, co się zaraz wydarzy. No i co? Chyba badamy pierwsze piętro. Tu coś jest do podniesienia. To jest drążka mechanizmu. Wydaje mi się, że możemy ją włożyć tutaj. I coś się wydarzy? No to chyba wygląda, że się coś wydarzyło. Tylko nie do końca. A, to chyba nie ta drążka, nie ten drążek tutaj. To musimy wykminić, który drążek. Czy moja luneta mi podpowie? No nie za bardzo, ona usesowa jest, ale wydaje mi się, że. Tak na chłopski rozum. To możemy w sumie na chłopski rozum popróbować wszystko, co nam szkodzi. W końcu się okaże, że któreś jest dobre chyba. Pewnie ostatnia, jak zwykle. Chyba, że tutaj jakiś kod Morsa musimy wystukać. W odpowiedniej kolejności. No tu leży książka, mógłbym przeczytać, ale wolę randomowo.
Rzucać i kimozy się uda. O, chyba inny dźwięk był. Tak mi się wydaje. Dobra, przeczytajmy o tej książce. Dzień 203. Znalazłem drogę, znalazłem jakby sposób na to, by stworzyć resursę. Kurczę, nie zdążyłem. Using our well-known pins for this now. Czyli, że w stanie chyba jest tam zamienić coś na coś, albo przynajmniej rozkruszyć, albo rozłożyć na jakieś czynniki pierwsze, używając tego, tego właśnie mechanizmu, którego my używaliśmy chyba przed chwilą. Which a few simple tools, materials can be attached to the pins, ok? To experiment. No dobra, tylko pytanie brzmi, o co chodzi? W sensie, które pierwsze? On jest, jesteśmy w stanie za pomocą tego czegoś, coś tam zrobić, ale co nam to da? Chyba, że to kilka razy muszę uderzyć, nie? Nie do końca rozumiem właśnie, w tym jest problem. Ale ogólnie jestem chory i nie myślę i mega mi się chce z jakiegoś powodu spać, ciągle tylko ziewam. Nie wiem czemu, sorry widzowie. Czy te odcinki takie mogą być przymulaste? Tutaj jest jeszcze jakaś książka, możemy ją przeczytać. Alafanty są największe. Kering, no są dużo rzeczy bez żadnego problemu. Podróżuje się z nimi bardzo szybko. Testujemy ich wytrzymałość. O, typowy człowiek. Czy tam w sumie to możliwe, że nie człowiek tutaj to założył i zbudował. Chociaż wygląda w miarę ludzka. Są tu książki i tak dalej. Wydaje mi się, że jest to kultura tak zwana ludzka. W korstarze. Tutaj opis tego generalnie są. Blakera jest opis. I co on robi. Nie za bardzo nas to chyba interesuje. Tutaj Puffles. Czy one nie są piękne, czyli te flamingi? Nie, są beznadziejne, but not entry we discover the most abundant spine, which make them perfect jumping pad. Czyli generalnie super skakają, albo coś takiego, albo my na nich super jesteśmy w stanie skakać. Czekaj, bo jeszcze na końcu tutaj było ważnego napisane. The human seems to love this about them and have... Dobra. Nic tu jakiegoś mega ważnego chyba nie było. Chyba, że jest to informacja, dzięki którą później będziemy w stanie wykorzystać. Myślę, że tak. Tutaj mamy coś, gdzie się możemy wspinać jeszcze bardziej na górę. A tutaj byliśmy, jo? No właśnie tak średnio, to jest jakiś mechanizm. Na razie jest on zablokowany. Możemy, co, też poczytać dalej? Interact, jak najbardziej. A, dobra, to nie czytamy, to wkładamy książki. Tu jest zagadka tak zwana. Będzie trzeba ją rozwiązać. Nie lubię zagadek. A może jakbym te wszystkie książki tak powsuwał? To by było super. Wystarczy? Pyk? No nie, nie, coś czuję, że chyba nie o to chodziło. Jeszcze tutaj jest książka. Ale raczej wątpię, że wszystkie książki wsunąć. Chyba, że wszystkie książki wysunąć. A tutaj mamy opisane, które wsuwamy, a które nie, tak mi się wydaje. Że to wsunięte musi być. Albo wysunięte. A wysunięte, czekaj, to wysunięte. To od razu do góry wsunięte i wysunięte. Czyli to wsunięte. To musimy mieć wysunięte, dobra. Potem mamy... wysunięte i wsunięte, dobra, czyli tutaj na wprost wysunięte, a tutaj musimy mieć wsunięte, z tego co kojarzę, tylko nie wiem, czy dwa na dole muszą być wysunięte, czy tylko jedno wystarczy. Chyba jedno na dole i wydaje mi się, że to z lewej strony musi być, jeszcze raz bym na to spojrzał, gdzie jest ta mapa. A to z prawej strony, jeżeli tak staniemy, to musi być wsunięte, czyli to musi być wsunięte. I teraz wydaje mi się, że będziemy w stanie użyć tego mechanizmu. Co za głupek robił, od razu mapę postawił przy tym, jak wsuwać i wysuwać książki. Niepoważny człowiek chyba musiał to być. Tutaj? We have yet to see the actual limonita, the supposed night. Nie rozumiem, zielonego pojęcia nie mam, że coś tam szukali, but it sinked the teeth into some of the trees on our ground, we are now jakieś tam eksperymenty robią, tego listu find what the, tak, że szukałem, chcą znaleźć co tam przez, jak twarde jest ich ząb i przez stanie tutaj przejść.
To jest jakby twardszy materiał, z jakim jest liczność. O, i mamy Attic Key Idea. To jest fajne, bo to jest nam potrzebne też do otwierania, chyba wydaje mi się, zwykłych tych. A nie, tutaj jest a key for attic door in the ancient stable vault. No to nieważne jednak. Myślałem, że to jest taki klucz potrzebny do otwierania zwykłych skrzynek, takich, które spotkamy w grze. Skrzydła legendarnego ptaka Adarny. Tego wego. Na szczęście Adarna seems to leave feeder trees near water, czyli zostawiała feeders, czyli pewnie te pióra, tak? Za sobą niedaleko Trisnir w lesie niedaleko wody. Nie wiem, co mi ta informacja da, ale coś da, bo kazali mi to przeczytać. Tutaj coś tego owego możecie sobie zatrzymać, jeżeli chcecie przeczytać. Natomiast, kurde, strasznie to nudne takie czytanie tych rzeczy. I w sumie to by było chyba na tyle. Najważniejsze te informacje zresztą są najczęściej wytłuszczone, także nie mamy też większego większego problemu z zorientowaniem się, które informacje są dość istotne. Wydaje mi się, że powinniśmy się teraz udać na górę, że tu już ciekawego nic nie ma. Gdzieś tutaj jeszcze była winda górowa i sobie zakończymy dzisiejszy odcinek. 51 minut to bardzo dużo. Mam wrażenie, że mega był zamulasty odcinek. Ale często, jak mówię to, że jest mega zamulasty odcinek, to często nie był zamulasty odcinek. Po prostu mega mi się chce ziewać, nie wiem z jakiego powodu, bo ani to nie jestem zmęczony, ani kurde nie chce mi się niestety spać. Albo stety? W sumie może stety mi się nie chce spać. Więcej czasu. I tutaj, żeby otworzyć to, potrzebujemy Attic Key Required. Tylko że, żeby tworzyć Attic Key, tego potrzebujemy Adarna Wing, o kurde, Luminota Tuff i Manhunt Kalus. Czyli teraz rozumiem, dlaczego oni pisali o tym, o tych zębie, o tym piórze i o tym Manot Kalus. Bo oni po prostu nam opisywali, gdzie będziemy w stanie to zdobyć. Jak to zdobędziemy, będziemy w stanie wytworzyć klucz i wejść tutaj dalej. No ale tak czy siak dzisiaj tego nie zrobimy. Ja pewnie pozbieram sobie te składniki poza odcinkiem, bo to jest pewnie gdzieś tutaj one się znajdują. Tak mi się wydaje? Czy gdzieś po całej mapie to będzie rozsiane, gdzieś tutaj? Nie wiem, w sumie nie mam zielonego pojęcia, ale wydaje mi się. O, tutaj jest chyba woda, nie? To chyba wydaje mi się, że jak pójdę tędy po prostu, to znajdę to miejsce, w którym można znaleźć ich pióra. Dobrze ja mówię? Wydaje mi się, że dobrze mówię. I tutaj gdzieś powinno być ich pióra. Czy tam pióro jedne tego ziomka, czy tam tych ziomków? Nie wiem, kogo pióra potrzebujemy. Albo nie. To nie wiem, czy dobrze mówię. W każdym razie pozbieram wszystko, co jest potrzebne i widzimy się jutro. Godzina 14:16 z tej serii czy innej. Zostawcie odcinek w tle, jeżeli chcecie pomóc i sorry za niedyspozycję, ale jestem chory, widzowie. Siebalski, ale nie tylko fizycznie, ale też na głowę.